Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do pochylenia się nad Słowem Bożym 16 niedzieli w ciągu roku, tak zwanej zwykłej. Sięgnijmy do tekstów Pisma Świętego, bo one są dla nas takim miarodajnym źródłem medytacji. I pierwsze czytanie mamy z Księgi Mądrości. Najmłodsza księga Starego Testamentu, już bezpośrednio niemal przed Nowym Testamentem. Pokazuje nam mądrość Boga, Jego dobroć wobec stworzenia. I czytam. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twojej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz z nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Boża mądrość, która kocha całe stworzenie, które wyszło z rąk Stwórcy, jednocześnie opiekuje się tym stworzeniem, ma nad tym stworzeniem swoją opatrzność. Tych, co są dobrzy, umacnia w dobru, w prawdzie, w miłości. Tych, co błądzą, Bóg czyni wszystko, aby ich sprowadzić na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości, czyli doprowadzić do nawrócenia wewnętrznego. To jest ta właśnie mądrość i potęga Boga. Nie niszczy swojego stworzenia, ale je ocala, ratuje, nawet z bezdroża. I tak będzie ta prawda szła przez historię. Najpiękniejszym obrazem tej mądrości, miłości i troski Boga jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. On jest odbiciem i blaskiem tej mądrości Boga. On ukazuje nam to prawdziwe oblicze Boga. I dlatego sięgamy też do Ewangelii, w której Pan Jezus pokazuje w przypowieści pewnego człowieka, który właśnie obsiał swoje pole dobrym ziarnem. Ale jednak po jakimś czasie słudzy zauważyli, że w tym dobrym ziarnie znajduje się ich chwast. I czytam. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przypowieść o prawdziwym Królestwie Bożym niebieskim. Wyjaśnia nam rzeczywistość, w której żyjemy. Ten cały świat jest stworzony przez Boga, ale tym siewcom zła, kłamstwa, przemocy, nienawiści, grzechu, śmierci jest szatan. Jednak szatan posługuje się ludźmi. To on właśnie łudzi ludzi różnymi formami zwodzenia i wykorzystywania ich w kierunku czynienia zła, rozsiewania kłamstwa, przemocy. Właśnie to jest ten chwast, to zło, ten grzech,
którego dzisiaj też w świecie nie brakuje. To tyle zamętu jest, bo właśnie tyle jest fałszywych, kłamliwych ideologii. To prawda tylko oświeca, prawda tylko wyzwala, prawda, która wypływa z Ewangelii, z Bożego objawienia, z Bożego Słowa. Prawdą jest Jezus Chrystus. To właśnie ta prawda przynosi człowiekowi wyzwolenie, ocalenie. To ta prawda sprawia, że człowiek staje się tym dorodnym ziarnem w swoim człowieczeństwie. Natomiast chwast to jest właśnie cała deformacja człowieka. Czemu Pan Bóg nie działa tak natychmiast? Właśnie dlatego, że czas jest dla dobra człowieka, żeby jeszcze przy pomocy innych dobrych ludzi mógł się zorientować, że błądzi, żeby się nawrócił. Jeśli się nie nawróci, nie skorzysta z tej szansy, to przyjdzie koniec, gdzie właśnie będzie sąd i na tym sądzie ci, którzy czynili zło, będą odrzuceni i skazani na potępienie, a właściwie sami się skażą na potępienie, wieczne oddalenie od Boga, od miłości, czyli skażą się na rozpacz, bo zło ostatecznie jest rozpaczą człowieka. Natomiast dobrzy będą skierowani ku życiu wiecznemu, czyli bycia z Bogiem. Takie jest przesłanie tej Ewangelii, takiej mądrości Bożej. Bóg nas poucza, byśmy właśnie umieli mądrze patrzeć realnie na świat. Po to mamy rozum. I by korzystać z prawdy, którą objawia nam Bóg. To jest niepodważalna prawda, obiektywna. Nie subiektywna, jaką sobie człowiek wymyśla, czy świat. Ale obiektywna, czyli rzeczywista, zgodna z realną prawdą, rzeczywistością. Też i święty Paweł w liście do Rzymian wskazuje, że Bóg troszczy się o nas i pomaga nam, że nie jesteśmy skazani tylko na swoje małe siły, ale że Bóg nam towarzyszy i w tej historii naszego życia jest żywo obecny. Czytam. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Czyli Bóg nie pozostawia nas samych tak na pastwę losu, ale przychodzi z pomocą, wspiera nas, towarzyszy nam, robi to w sposób taktowny, delikatny, nienachalny. Trzeba tylko umieć tę Bożą pedagogię czytać, odkrywać. Stąd potrzeba człowiekowi chwili ciszy, skupienia, wyciszenia się od zgiełku, od oddalenia się od zgiełku tego świata, od krzyku, wrzasku, od takiego hałasu. Bo właśnie zło robi wokół siebie hałas, natomiast dobro, prawda wymagają ciszy, skupienia, bo właśnie w ciszy mówi Bóg. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo w niej doświadczamy właśnie żywej obecności Boga, który działa w naszym życiu i który nam konkretnie pomaga. Szczęść Boże.